Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. Oczywiście pozostajemy w temacie gorących dni, w temacie upałów i niezwykle wysokich temperatur. Już teraz łączymy się z doktorem Michałem Mularczykiem, internistą, kardiologiem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Panie gorąco, właśnie, witam gorąco. Miejmy nadzieję, że się niedługo ochłodzi i taką nadzieję dał nam pan Jakub Gawron, synoptyk, ale pytanie, które jest niezwykle istotne, pytanie podstawowe, od tego zacznijmy. Dlaczego upał nam szkodzi? Dlaczego jest szkodliwy dla naszego zdrowia? Znaczy, on nie jest szkodliwy, o ile mamy paliwo, które nam pozwoli się, że tak powiem, schłodzić. O ile jesteśmy zdrowi, o ile jesteśmy, powiedzmy, w wieku między naście a 10 lat, ale 10 jest nie więcej niż 60. Dlatego, że w tym wieku, powiedziałem, między naście a 60, powiedzmy 50, przy zdrowiu, nasze mechanizmy kompensacyjne działają dobrze. I nie ma problemu, się adoptujemy do tego wszystkiego, tylko musimy paliwa dolewać, czyli wody. Wody, że tak powiem, może być z elektrolitami, ale wody, nie wody czy czegoś innego, dlatego to jest bardzo ważne. Wody tak. Wody tak, ale właśnie, jak rozumiem, pojawia się czasami problem z innymi napojami wysokoprocentowymi, no chociażby nad wodą, tak, jako pewnego rodzaju schłodzenie. I pytanie, czy to jest błąd? Błąd to duży, szczególnie nad wodą, bo, że tak powiem, w trakcie upałów dawka jedno piwo działa jak 2-3. Jak człowiek, wydaje mi się, że wypił jedno piwo i się może po prostu na przykład utopić. Druga rzecz, pamiętajmy, że alkohol rozszerza też naczynia na chwilę nasze, nasze zewnętrzne i przez chwilę możemy rzeczywiście poczuć ulgę, natomiast za chwilkę będzie dużo gorzej, dlatego że alkohol działa silnie moczopędnie, powoduje zaburzenia jonowe, które i tak powstają podczas pocenia się w upały, w związku z tym nasilają, znaczy upośledzają działanie mechanizmów kompensujących i nasilają, że tak powiem, te negatywny wpływ, czyli zaburzenia jonowe, odwodnienie. I tutaj mamy taką grę, że tak powiem, naczyniową w środku. I jeżeli do tego dochodzi jeszcze wiek poniżej pewnego, no alkoholu się nie powinno pić, albo powyżej pewnego i choroby, a często osoby starsze są schorowane, to rzeczywiście taki pomysł może być bardzo zły. Panie doktorze, czy dobrze rozumiem, ten napój wysokoprocentowy tak naprawdę w efekcie może nas odwodnić zamiast nawodnić? Dlatego, że on działa dość silnie moczopędnie. Alkohol blokuje działanie enzymu antydiuretycznego, czyli powoduje, że inny hormon diuretyczny działa fantastycznie. A my w czasie upałów mamy podtrzymać funkcję nerek, oczywiście to jest bardzo ważne, żeby one sobie nie zdechły, natomiast mamy się pocić, a pocimy się w ten sposób, że woda w postaci potu wydziela się na skórę, ze skóry paruje i ciepło parowania, tak zwana wielkość fizyczna, przepraszam humanistów za takie wielkości fizyczne, ale tak jest, ciepło parowania jest duże, w związku z tym jak woda wyparuje z naszej skóry, zabiera sporo ciepła, czyli nas ochładza, tak? O to nam chodzi. Taki jest mechanizm regulacji ciepła podczas upału, w związku z tym my powinniśmy być dobrze nawodnieni, naprawdę dobrze nawodnieni i tutaj pamiętajmy, 99% elementów, które nie są wodą w tym pocie, to jest sól. NaCl, czyli jeżeli pijemy wodę, to przynajmniej szczypta soli do tej wody, bo to większość wód takich, co mamy w sklepie, to są tak zwane mineralne, to kuranowy są przystosowane troszkę do butelek. Zawsze szczypta wody. Jeżeli weźmiemy wodę, która ma przynajmniej 1500... Słucham? Szczypta soli, pan powiedział szczypta wody, tak? A, przepraszam, tak, szczypta soli oczywiście. Myślę, partia mówi Lenin, tak? To kiedyś tak było, ale myślę o soli rzeczywiście. Nasza sól kłodawska jak najbardziej, nie trzeba jakiejś himalajskiej czy innej, nie wiem, tajskiej. Nasza himalajska jest fantastyczna, ma oprócz NaCl jeszcze parę innych elementów. Fantastyczna jest, nie promujmy, że tak powiem, wschodnio-zachodnich koncernów. Panie doktorze, czyli w upalne dni musimy zwiększyć to dobowe spożycie płynów, czyli najlepiej wody ze szczyptą soli. Pytanie, ile tej wody powinniśmy wypić? W spoczynku taka drobna kobietka jak pani, no to powiedzmy jakieś 1,5 litra dziennie wody w ogóle powinna wypić, nie ćwicząc, bez upałów. Jeżeli dochodzi upał, to przynajmniej 0,5 litra dziennie do tego dodajemy. Jeżeli by pani chciała poćwiczyć jeszcze, no oczywiście w warunkach klimatyzacji albo przed upałem, czyli teraz, albo po upale, czyli wieczorem, to trzeba jeszcze doliczyć przynajmniej 0,5 litra wody na godzinę wysiłku. Także to w ten sposób patrzymy, czyli mniej więcej 250 ml na 10 kg masy ciała. to jest takie zapotrzebowanie bazowe. Jeżeli ktoś jest weganinem, wegetarianinem czy jaroszem i więcej je, dużo więcej warzyw i owoców, to może o 1/4, 1/3 zmniejszyć ilość tej wody, dlatego że dostarczamy wody, która jest świetnie przyswajalna właśnie z tych warzyw i owoców. Natomiast przeciętny zjadacz kiełbasy z chlebem w Polsce, no tyle ile powiedziałem, dla pani to będzie 60 kg, 1,5 litra, dla chłopca 100 kg to będzie 2,5 litra w spoczynku. Jak się lenimy, nic nie robimy, tylko siedzimy. A w tym momencie, jak dochodzi upał, dochodzi wysiłek, dochodzi sporo więcej. Czyli jak ja widzę teraz ludzi, którzy chodzą po ulicy z butelką, fajnie rzeczywiście, tylko na przykład taki 100-kilowy chłopiec, który chce coś poćwiczyć, to jest 3,5-4 litra dziennie w takie upały, jak nie więcej. Jak wiemy, ograniczone nawadnianie może skutkować odwodnieniem. Jakie są tego symptomy, odwodnienia? Po czym to rozpoznać? Pierwsza rzecz to jest, mamy takie coś jakby powiedzmy dezorientację, tak? Znaczy przestajemy się pocić, skóra zaczyna być sucha, gorąca, mamy zaburzenia orientacji, zaburzenia koncentracji. To szczególnie jest ważne, żebyśmy dzwonili do naszych seniorów, bo zadzwonicie i usłyszycie, że oni są odwodnieni przez telefon, bo będzie gadał nieskładnie. Tak jakby coś czytał w tym momencie albo oglądał ważną rzecz, a w tle nic nie słychać, że coś się dzieje. Znaczy jest niedowodniony, czyli na to trzeba zwrócić bardzo uwagę, bo za chwilkę będą zaburzenia świadomości do omdlenia albo nawet do śmierci włącznie. Panie doktorze, a jak to wygląda w przypadku udaru cieplnego? Ponieważ jak wiemy, to jest też choroba, która może się pojawić, która może wystąpić. Znaczy objawy w sumie mogą być podobne, dlatego że oczywiście te też są zaburzenia orientacji. To pamiętajmy jedną rzecz, że przy przegrzaniu, przy upałach nam się włącza mechanizm lenistwa, który generalnie większość z naszych rodaków ma na co dzień, nawet zimą, ale tutaj ten mechanizm lenistwa jest... Czyli można pomylić codzienność, tak? Tak, ale w upał jest wskazany, w upał tak, zimą niekoniecznie. Natomiast jeżeli rzeczywiście nam się nie chce nic robić w upał, to nie róbmy, bo nasz organizm się broni. Dlaczego? Dlatego, że my w czasie wysiłku wytwarzamy ciepło, prawda? I musimy jego jeszcze więcej oddać. Czyli leńmy się troszkę, natomiast jeżeli to lenistwo się bardzo nasili i za bardzo nie będziemy pamiętali, gdzie jesteśmy, albo mamy zaburzenia, co ja właściwie robiłem zrobić, to może być pierwszy taki prodromalny objaw przegrzania, tak? Czyli bóle, zawróty głowy, tak jak powiedziałem, zaczerwienienie, suchość skóry, to jest bardzo ważne. I jeżeli ktoś ma aparat do mierzenia ciśnienia, niech sobie zmierzy ciśnienie, bo w tym momencie bardzo charakterystyczne będzie to, że ciśnienie mu znacznie spadnie w porównaniu z tym, co było do tej pory, natomiast wzrośnie tętno. I to jest takie bardzo, to można łatwo sobie, że tak powiem, zobaczyć na aparacie do mierzenia ciśnienia. I co wówczas powinniśmy zrobić? Bo jak rozumiem, no, ciało jest przegrzane, temperatura jest zbyt wysoka, czyli pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to jest schłodzenie. Ale delikatne. To znaczy, jeżeli mamy takiego delikwanta, widzimy, że coś jest nie tak i nie jest po spożyciu alkoholu, ale jak jest, to też tym bardziej, to musimy go zwlec na przykład z trawnika, gdzie jest piękne słońce i zawlec go w jakieś miejsce, gdzie jest cień. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zacząć napajać się płynami powoli, mniej więcej, no powiedzmy do 0,5 litra w ciągu pół godziny, nie szybciej. I to nie 0,5 litra naraz, tylko tak trochę, dajmy, odczekajmy. To jest jedna rzecz. I trzecia, te płyny nie mogą być zimne, dlatego że może nastąpić w tym momencie skurcz odruchowy przełyku, problemy z żołądkiem i możemy tylko pogorszyć stan pacjenta. Woda ma być w temperaturze, nie wiem, pokojowej, letniej, nie musi być wcale, nawet może być lepiej, żeby była trochę za ciepła, że miała na przykład ze 30 parę stopni, niż za zimna. To jest bardzo ważne, tak? Czyli nawadniamy pacjenta, najlepiej też wtedy ze 2-3 szczypty soli, nie wody oczywiście, soli. I w tym momencie możemy człowiekowi pomóc i dzwonimy po pomoc, dlatego że jeżeli to jest na ogół, to się zadzieje z osobami starszymi, które często, tak jak mówiłem, są schorowane. W związku z tym tutaj rzeczywiście zadzwonić po pomoc warto. Jeżeli jest cały czas niedobrze, możemy człowieka położyć, jeżeli jest przytomny, na plecach, ale uważamy na człowieka, nogi wyżej. Jeżeli zaczyna tracić przytomność, w pozycji bocznej ustalonej, prawda? Czyli taka, co to można w internecie sobie sprawdzić. Także to jest bardzo ważne, żeby, pamiętajcie, jeżeli się da zrobić pozycja boczna ustalona z nogami wyżej, oczywiście to będzie dobre, ale generalnie opiekujemy się taką osobą, nawadniamy powoli, nie schładzamy intensywnie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę, za tę porcję informacji i dużą dawkę wiedzy. Doktor Michał Mularczyk, internista, kardiolog, był naszym gościem. Drodzy państwo, już za chwilę ostatnia rozmowa w naszym poranku. Połączymy się z Witoldem Neweliczem, naszym korespondentem na Ukrainie, i porozmawiamy o sytuacji na froncie. Do zobaczenia.